Cześć Wam, witajcie w kolejnym odcinku. No i zobaczcie, tam w oddali kombajn już zboże kosi, a to by oznaczało, że lato też się już tak mało będzie kończyć za niedługo. Szybko przeleciało i teraz już w drugą stronę pójdzie. A co pokazuje? Pokazuje figi, ładne owoce mają. No i w przyszłym roku zamierzam wszystkie te moje figi skatalogować sobie, zapisać w postaci cyfrowej bądź papierowej, porobić zdjęcia i przeanalizować, jaki mają proces wegetacyjny, to znaczy się będą przechowywane w tych samych warunkach w garażu, wyciągnę je wszystkie tak samo, wyłożę na zewnątrz tak samo, no i chcę zobaczyć, które figi jak wcześniej ruszają, jak wcześniej owoce zawiązują, ile trwa miesięcy dojrzewanie takiego owocka od momentu, kiedy się pojawia taka mała kuleczka i na tej podstawie będę mógł w przyszłości te figi oferować klientom, Wam, widzom, może też po ukorzenianiu i tak dalej. Z pełną taką dokumentacją będzie wiadomo, czego się po fidze spodziewać w naszych warunkach, bo figi nie są z Polski, są sprowadzane, więc trzeba tutaj byłoby taką dokumentację zrobić. Na pewno zanim zacznę ukorzeniać te figi, minie jeszcze rok lub dwa, ale niektóre już są całkiem sporawe. No i zobaczcie, tutaj pierwsza figa z brzegu, jak jest obładowana figami. Pięknie, myślę, że jeszcze miesiąc i powinny być jakieś szanse, że te owocki dojrzeją. Jest to odmiana Sarga. Zaraz obok mamy odmianę Pedro Yellow, czyli tak jak nazwa wskazuje, będą to figi koloru żółtego. I również jest tych owoców cała masa. Tutaj zaraz obok są figi nieznanej odmiany od nas z marketu, ale też pięknie owocują. Myślę, że tam potem się to jakoś rozszyfruje. To może być Peretta, ale niekoniecznie. Nie wiadomo, co to jest. Na etykiecie nie napisano. Jest tylko figa, ficus napisane i tyle. Także skromnie. I to właśnie jest ból zakupów marketowych. Często nie ma podanych odmian. Przejdźmy dalej. Tu jest jeszcze dość mała figa, ale ona była później kupiona. Yellow of Budapest. Czyli też powinna być figą żółtą. Ale widzę, jakiś owoce się tu wytworzył, choć wątpię, żeby udało się go w tym roku skosztować. Trzeba po prostu poczekać, aż ona odrośnie. Tu jest kolejna figa, ale za mała, żeby owocować. Chyba to jest ukorzeniana przeze mnie, bodajże. No i tu jest figa z naszego marketu, która została zidentyfikowana przez widzów. Jest to bodajże Neapolitana. Ma owocki takie wyciągnięte i nie nadaje się na nasz klimat, to już widzę, też to widzę po zeszłym roku, owoce strasznie długo dojrzewają, w zeszłym roku nie dojrzał ani jeden i dość późno się pojawiają, także jest to typowa figa, która być może mogłaby być uprawiana w warunkach szklarniowych, ponieważ ona potrzebuje dłuższego sezonu. No i tutaj jest najpopularniejsza figa spotykana u nas w kraju. Chyba z tego względu, że szybko zawiązuje owoce. Dużo jest tych owoców, dobrze sobie u nas radzi. U mnie też ładnie odrosła. Kupiona była bodajże 2 albo 3 lata temu jako mała sadzonka. No i zobaczcie, ile jest tych gruszek wszędzie. Jest po prostu obładowana. Ma dwie partie owoców, taką wcześniejszą, która już za niedługo będzie dojrzewać. No i teraz jeszcze wypuściła drugą partię, która też teoretycznie mogłaby zdążyć dojrzeć. Jest to oczywiście Brown Turkey, najpopularniejsza figa, którą można u nas kupić oprócz Peretty. No i chyba właśnie dlatego, że jest dość łatwa w uprawie i właśnie tak ładnie owocuje, radzi sobie, nawet można zaryzykować i wsadzić ją do gruntu. Tutaj kolejna figa, czy są owoce? Coś tam jest, ale bardzo małe. Czyli nie ma szans, żeby je skosztować, chociaż nie, to są z tej bocznej, czyli nie ma szans. I to jest Yellow Giant. No i tu ładnie obowocowała figa Signora. Jest to figa, która ma zupełnie inne listki. Zobaczcie, jakie w ogóle różnice są między liśćmi. Na przykład ten liść, te liście, a te liście. One są zupełnie inne. Tu wyraźnie trójpalczaste, a tu wyraźnie pięciopalczaste. Także różnica bardzo duża. Signora bardzo ładnie owocuje. Myślę, że może być
może się udać, że ją skosztuje. No i zobaczymy, co z tej figi będzie. Widzicie te dołki w doniczkach? To wróble się robią, kąpią się. I zaraz obok mamy figę o nazwie Skone. I ta figa również też zaowocowała i też jest duża szansa skosztowania owoców. Tutaj mamy figę Babic. Babic również ma owoce, chociaż troszeczkę później. I też jest nadzieja, że będą do skosztowania. No jest i ostatnia w tej serii figa. Już Wam podaję nazwę. Norier de Cambrier, czy jakoś tak, coś tam po francusku pewnie. I ta figa też później do mnie dotarła, jest mniejsza i już owocki dojrzewają, ale one dość wcześnie się zawiązały, bodajże w szklarni, o ile dobrze pamiętam, więc tutaj ten start nie był równy, dlatego w przyszłym roku chcę zrobić równy start. I zobaczcie te owoce, jak dojrzały. One są zielone i wyglądają takie, jakby takie przywiędłe, ale miękkie są zupełnie. I myślę, że będzie można je zerwać. No i właśnie z figami tak jest, że różne figi różnie owocują w różnym czasie. Stąd ten mój pomysł właśnie przeprowadzenia takiej dokumentacji w przyszłym roku. Chcę je wystartować w tym samym momencie, obserwować wszystkie, podobnie je nawozić i dać im wszystkim podobnej wielkości donice. Jeszcze może w tym roku zdążę to zrobić, tak żeby wszystkie miały podobne donice. I zobaczymy, co z tego będzie. Ja generalnie na razie jestem zwolennikiem uprawy, przynajmniej u mnie, w donicach, z tego względu, że no mam wygodnie. Mogę te figi w razie mrozu schować do garażu. One w takiej donicy spokojnie, bez żadnego problemu wytrzymują jakieś minus 6, minus 7 stopni, ale minus 8, minus 9 stopni jest to już lekkie ryzyko i taka figa może wiosną mieć trudności z wybudzeniem się. Może to wybudzenie być o miesiąc spóźnione, mogą być lekkie uszkodzenia, więc te minus 6, minus 7 stopni dla bezpieczeństwa. Natomiast figi, które są w gruncie i szczególnie jak trochę śniegu spadnie, albo je czymś okryjemy, choćby liśćmi czy słomą, mogą wytrzymać spokojnie minus 10 stopni. To jest sprawdzone i powinny sobie dać radę. Natomiast minus kilkanaście stopni, szczególnie minus kilkanaście, takie grube, minus 15, minus 18 stopni, na 100% zabija figę. Ja już to sprawdzałem wielokrotnie przy różnych odmianach i wszystkie figi zawsze były zniszczone, chociaż widzowie czasami pod filmami piszą, a u mnie wytrzymała minus 20. Ja w to nie wierzę, ja tego nie widziałem, nawet na różnych innych kanałach na YouTubie, u innych YouTuberów również figi zostały zniszczone, więc nie wierzę w to, żeby taka figa wytrzymała temperaturę większą niż minus kilkanaście stopni. Figa, która została przywieziona z Grecji, która nie owocuje u nas, ponieważ wymaga zapylania, czyli nie jest samopylna, którą, że tak powiem, troszeczkę olewam, która została zostawiona na mrozie minus 10 stopni w doniczce, odbiła dopiero latem. Została tak mocno uszkodzona, że odbiła dopiero latem, więc to już był taki próg graniczny, ale po co nam figa, która tak późno odbija, już nie ma szans na owoce. Oczywiście figi są prawie niezniszczalne, można je uprawiać w gruncie, można się nimi praktycznie w ogóle nie zajmować i w tym wypadku, jeżeli zostanie taka figa wymrożona, no to wystarczy po prostu poczekać, odbije od korzenia i raczej bez problemu drzewko się odrodzi, ale owocowania już nie ma w tym roku, może nie być nawet w następnym roku, więc szkoda tracić sezonu, wolę to mieć w doniczkach. No i też z uwagi na tą ilość fig nie chcę tego sadzić do gruntu, bo po pierwsze nie mam takiego ustalonego miejsca, gdzie one by mogły rosnąć na stałe. Po drugie, nie mam czasu potem, jak przychodzi mróz, zawijać tego i zabezpieczać, bo jest tego sporo, cały szereg, popatrzcie, ciągnie się to aż tam. No i to po prostu jest tylko i wyłącznie dla wygody. Jeżeli będziecie uprawiać figę w donicach, to już Wam powiem, bo to sprawdziłem, te donice muszą być minimum tej wielkości. Są to donice bodajże 25-litrowe chyba, albo coś blisko 30 litrów. I polecam, im większa donica oczywiście, tym lepiej, bo figa jest dość żarłocznym drzewkiem i potrzebuje tej ziemi, potrzebuje mieć gdzie te korzenie rozprostować. No i lubi być dobrze nawożona. Jeżeli figa jest słabo nawożona, też nie będzie owocować, nie będzie rosła. Ona oczywiście będzie żyła, ale nie będzie tak bujnie się rozwijała. Także polecam właśnie uprawę doniczkową, łatwo wtedy schować.
na nasze klimaty niepewne, chociaż jest niby ocieplenie klimatu i jest często zima bardzo ciepła i nie trzeba figi w ogóle zabezpieczać, no to zdarza się tak jak ta ostatnia, gdzie było minus 18 stopni i wszystkie takie testowe figi padły. No i to właśnie są te moje figi testowe. Ja mam tu pod płotem posadzone, ale też u dziadka na działce. W tym roku zmarzły wszystkie, nic się nie obstało, że tak powiem. Tutaj jest zeszłoroczna figa. O, widzicie, tyle zostało. A to wszystko, co tu widać, to wybiło bezpośrednio z dołu, z korzenia, czyli jakiś centymetr, 2 centymetry najczęściej nad gruntem, bo tam, gdzie śnieg przysypie, to tam jest figa zabezpieczona. No i właśnie jak chcecie figi sadzić do gruntu, jak macie na przykład jedną, dwie figi, to jak najbardziej trzeba je posadzić do gruntu, a nie trzymać w donicach. Szczególnie jak mamy fajne miejsce, gdzie może cały rok być i nie przeszkadza, jakieś słoneczne miejsce, to jak najbardziej do gruntu. Ale trzeba pamiętać o tym zabezpieczaniu. Jeżeli figa jest duża i nie chcecie całej zabezpieczać, bo nie macie na to cierpliwości, czasu czy coś, to chociaż wziąć i liście, które zgrabiacie z ogrodu, wrzucić pod figę, chociaż ją okopczykować na przykład workiem torfu, taki kopiec zrobić, jak się róże zabezpiecza. Wtedy wszystko, co jest poniżej linii śniegu, linii torfu i tak dalej, nie zmarznie i od tego miejsca w razie zmrożenia górnej części wszystko nam ładnie odbije. Zawsze jest to większa szansa na jakieś ewentualne owoce, przynajmniej rok później. Świetnym pomysłem jest też uprawa figi w tunelu foliowym, który wiele z Was ma. I w tunelu foliowym nie dochodzi do tak dużych przymrozków, tam też tak wiatr nie hula i nie wymraża tych roślin. Także warto się nad tym zastanowić, sobie gdzieś w rogu nie posadzić takiej figi właśnie w tunelu foliowym i ona tam może wcześniej ruszyć, nie jest narażona tak na wiosenne przymrozki, bo o tym też trzeba pamiętać, że wiosna jak figa ruszy, a przyjdą wiosenne przymrozki, no to jest lipa. Jak mamy w donicach, możemy szybko posprzątać gdzieś do garażu albo w jakieś osłonięte miejsce, no a w gruncie może być trochę ciężko, warto chociaż worek jakiś narzucić, bo może figę po prostu zmrozić. Także taki tunel foliowy to też jest niezły pomysł i wtedy taka figa też może dłużej dojrzewać. Nie jest narażona też na jesienne przymrozki, które czasami przychodzą szybko, a potem jeszcze miesiąc jest na przykład całkiem ciepło. Także w dzisiejszym odcinku to wszystko. Ja za chwilę będę miał okazję skosztowania tych dwóch dojrzałych fig. Na koniec Wam wrzucę zdjęcie, jak to wyglądało, plus jakiś opisik. No i figa została skosztowana. Skosztowałem ja, skosztowała żona, chociaż ona jest ekspertką, uwielbia figi, ja tak nie za bardzo. No i powiem Wam tak, jak na taką niepozorną zieloną figę, która no nie wygląda jakoś specjalnie nawet tu i teraz, to jest to po prostu bomba. Niesamowicie słodka, niesamowicie aromatyczna i smaczna. Żonka stwierdziła, że po prostu takiej figi jeszcze nigdy nie jadła. Ani w Grecji, jak mieliśmy okazję zerwać świeże figi z drzew, ani ze sklepu, ani z mojego krzaka, które w zeszłym roku były, ale to były odmiany Brown Turkey i coś tam jeszcze. Po prostu rewelacja. Także odmianę można chyba polecić. No i to wszystko w tym dzisiejszym odcinku. Dziękuję Wam za oglądanie i zapraszam jak zwykle do następnego. Cześć!